Pierwszy raz od zakończenia II wojny światowej turyści będą mogli zobaczyć podziemia słynnego Zamku Książ. Tunele udostępnione turystom znajdują się 50 metrów pod poziomem zamkowego dziedzińca, a ich długość wynosi 950 metrów. Do dziś nie wiadomo, do czego miał służyć obiekt. Podobno na początku Niemcy chcieli uczynić z zamku siedzibę Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pod ziemią miały się znajdować bunkry, ale tunele były znacznie większe. Zaczęto podejrzewać, że w czasie wojny koncepcja dotycząca planów budynku została zmieniona. Część tuneli wciąż pozostaje zaaranżowana na potrzeby Polskiej Akademii Nauk. Znajduje się tam stacja badawcza, w której mierzone są wstrząsy tektoniczne. Ta część pozostaje odizolowana od udostępnionej. Jesteśmy wdzięczni Polskiej Akademii Nauk, która wciąż prowadzi w podziemiach badania, za to, że umożliwiła nam przeprowadzenie tej operacji, powiedziała podczas konferencji Anna Szapka, prezes spółki Zamek Książ. Dzięki temu możemy turystom pokazać podziemia pierwszy raz w historii, dodaje. W trakcie zwiedzania turyści będą mogli zapoznać się z historią zamku z okresu II wojny światowej oraz historią więźniów z Grossrosen, którzy pracowali przy drążeniu chodników. Podziemia zamku można zwiedzać codziennie, od poniedziałku do piątku od 10 do 17, a w weekendy od 10 do 18. Na dobrą sprawę to sam chętnie zwiedziłbym podziemia zamku, zwłaszcza że jego wnętrze już dane było mi zobaczyć. Dajcie znać w komentarzach, czy i wy skusilibyście się na taką atrakcję. Tymczasem się żegnam, do usłyszenia już wkrótce.